Namierzono niezidentyfikowany obiekt latający. Anomalia, obca cywilizacja, zjawiska paranormalne. Skądże? To zwykłe glicze. Lecimy! Kiedy uruchamiasz grę wideo, liczysz na niesamowitą grafikę, wciągającą fabułę, charyzmatyczne postacie oraz dobrą rozgrywkę. A kiedy ja uruchamiam grę, to liczę na glicze. Dark Souls to seria, która podąża za trendami. Ba, nawet je wyprzedza. Le parkour z Mirror's Edge? Zapomnijcie. Spójrzcie na to. A mówią, że nierozpaleni nie potrafią skakać. A co powiecie na najbardziej zaawansowany system cieniowania? To nie tylko efekt graficzny, ale i element rozgrywki. Chociaż może nie tej aktualnej rozgrywki, może w następnej się uda. Ale żeby był cień, potrzebne jest słońce. Praise the sun. A, słońce mnie bije. Cienie i blaski Dark Souls, tylko w licze na glicze. Okej. Okay. Tak. Zdecydowanie kręci mnie ta gra. Oj tak, kręci. Poziom trudności Dark Souls 3 jest tak wyśrubowany, bo sztuczna inteligencja nigdy nie odpuszcza. Także ten, no, przyszedłem tą grę zupełnie bez żadnych pomocy, no, naprawdę wielkie wyzwanie. Się po prostu tak namęczyłem strasznie, te uniki takie musiałem robić w ogóle, no, niesamowite to jest. Wysoki próg wejścia po prostu ta gra ma. Także dla mrocznych rycerzy, którzy blokują się na każdym progu. Dobra, słuchaj gościu, teraz moja tura, mój ruch. No, teraz ty możesz, dawaj. Jedziesz. No, ciekawa taktyka, ale patrz na to. No, dajesz, pokaż co tam masz. Nie, no naprawdę, to jest takie trudne, że no. Także ten, no, tak. Ja sobie tutaj zmienię teraz ustawienia, bo potrzebne mi będzie chyba, że... Zaraz, co to sunie? A, no ja sobie wypraszam takie rzeczy. To jest przerażające, co przedawkowanie estusów robi z nieumarłymi. A teraz pokażę wam upadek. Nie chodziło mi o to. O to chodziło. Tośmy powalczyli. O, patrzcie na tego. Będzie bitka. Tyle zmarnowanej energii. Ha, wyglądało to trochę jakby się w trakcie spadania rozmyślił. Może jednak... Słomiany samozapłon, że tak powiem. Na mój widok przeciwnicy sami się rzucają w przepaść. Każdy zasługuje na drugą szansę. A... Ci współcześni rycerze to już nie to samo, co kiedyś. Nie, no ja rozumiem, że żyjemy w hedonistycznym społeczeństwie, ale żeby tak na widoku? Świat schodzi na psy. Nie wiem, czego się spodziewać. Pierwszy raz eksploruję te mroczne knieje i... O Jezus! Nie, z psami to już skończyliśmy. Nie podoba mi się to. Ale te pojawianie się i znikanie to...
weszło potworkom w krew. Ej, no gościu, no skończysz, no... Come on. Co to za czarna magia? Mięso z kraba na kolację. Brzmi całkiem nieźle. Zaraz cię ustrzelę. Prawdopodobnie włączył maskowanie na pełną moc. Aha, kolejny, który opanował technologię kamuflażu. To jest po prostu Infinite Warfare jakiś. Zaraz, kurczę, w kosmos polecimy. Ma ktoś może telefon do jakiegoś dobrego hydraulika? Bo znowu w spółdzielni coś popaprali i wodę mam zieloną. To jest ten moment, kiedy zachodzisz w głowę. Czy to glitch? Czy może jakiś wątek fabularny? Zapomniana klątwa glonów. Hej, witajcie w jednej z najbardziej imponujących wizualnie bitew w całym Dark Souls 3, które zostało zupełnie położone przez to, bo bossowi nie włączyły się animacje. Zapomniałem dodać, że mojemu koledze też się nie włączyły animacje. Wygląda, jakby sunął na Segwayu. To jest mniej więcej takie poczucie, jakbyś zaatakował osobę sparaliżowaną w całości przy pomocy topora. I równie wysoki poziom wyzwania. Przed wami najbardziej imponująco zanimowany boss w całej branży gier. Tancerka, której nie włączyły się animacje. Gra kosztuje 200 zł na komputerach osobistych. Jest, jak widać, w jeszcze bardzo wczesnej wersji alfa. No ale może zostanie to poprawione gdzieś w ciągu roku. No i dziękujemy bardzo, to była wspaniała walka, jak widać zabiliśmy bossa, ale jeszcze jest dostępny na arenie, nie zniknął, dyszy, żyje, wszystko w porządku. Dark Souls, pełna wersja. Beta. Hej, nie było jeszcze dubstepu. Potrząsanie toporkiem. Książki z górnej półki. Postmortem twerking. Przy takim bouncie nóżka sama chodzi. Podobały wam się glitche? Dziękuję. Na pewno były spoko? Dziękuję. To co, łapkę w górę dacie? Dziękuję. Może jeszcze jedną? A jak się wam nie podobało, to spadajcie na drzewo. Kolejny dowód na to, że pochodzimy od małp. Każdemu czasem zdarza się gorszy dzień. Nie bądźcie dla siebie tacy surowi. Glicze na glicze. Cześć!